Cześć, to Grzegorz z blogu Hej Dom i dziś pokażę Wam odkurzacz 3 w jednym. To znaczy myje, sprząta na sucho i jest w stanie wjechać w każdy zakamarek, ponieważ ma modułową konstrukcję. Jesteśmy w stanie zrobić z niego mały, poręczny odkurzacz. Zapraszam na materiał. Zacznijmy od budowy tego odkurzacza. Mówimy tutaj o Dream M12. Odkurzaczu, który myje, sprząta na sucho i jest kompaktowy. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? Zwróćcie uwagę, że ta cała konstrukcja jest zintegrowana. To znaczy nie jesteśmy w stanie oddzielić tej dolnej części i zamienić ją na inną końcówkę. Te odkurzacze tak nie działają ze względu na to, że musi tutaj być szczelność, ponieważ ten odkurzacz jest w stanie wciągać mokre do tego zbiornika. Tutaj z tyłu mamy zbiornik na wodę czystą i jesteśmy w stanie też myć podłogę, więc naprawdę tutaj tymi urządzeniami myjemy podłogę. A tutaj wciągamy ten brudny brud. Zwróćcie uwagę, że ten odkurzacz ma dwie szczotki. Jedną mamy tutaj zapasową, a drugą mamy już tutaj zamontowaną. Co nam to daje? Że w momencie, kiedy chcemy posprzątać na mokro i umyjemy sobie podłogę, a potem chcemy posprzątać dywan, nie ma najmniejszego problemu. Szybko zmieniamy szczotkę i nie będziemy moczyć dywanu. Bardzo fajnie, że o tym pomyśleli i że jest to w zestawie. No i teraz na pewno zwróciliście uwagę, że tutaj po lewej mojej stronie jest pewien element, który w ogóle jakby nie pasuje. Dodali tutaj pewną rzecz. Właśnie o tym mówiłem, że to jest 3 w jednym. Jeżeli sobie naciśniemy tutaj ten przycisk, to demontujemy część z silnikiem. Część z silnikiem ma osobne sterowanie. I teraz co możemy zrobić? Możemy wziąć tą rzecz, zamontować sobie tutaj w ten sposób. Zamontowaliśmy sobie tą część, bierzemy sobie kolejną końcówkę i sobie to wczepiamy. I teraz mamy taką kompaktową konstrukcję do sprzątania elementów jak gdzieś koło roślin, czy pod dywanem, czy pod kanapą. Możemy bez problemu sobie tym to posprzątać i jest to tylko na suchy kurz. To musicie mieć świadomość, bo jest to ta standardowa konstrukcja. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda. To sobie z powrotem tutaj odkładamy. Tutaj naciskamy guzik, to nam się odłącza. Ja sobie to położę w ten sposób. I teraz zobaczcie, tutaj mamy tak naprawdę filtr, standardowy filtr i dodatkowo jeszcze mamy gąbeczkę. Więc bardzo fajnie jest to przemyślane, ponieważ nic nam się tutaj nie będzie przedostawało. No i teraz w momencie, kiedy mamy już ten element, wyjmujemy sobie go i tutaj mamy standardową dyszę, którą znacie z innych tego typu rozwiązań. Więc bardzo fajnie, że pomyśleli o tym, że to jest w ten sposób skonstruowane. No i rzeczywiście to działa. Jeżeli chodzi o szczotkę główną, bardzo fajnie przemyślana jest jeszcze jedna rzecz. Zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy ja sobie to zdejmę, to wszystko naprawdę lekko chodzi. Naciśniemy sobie ten przycisk, odczepia nam się tutaj ta boczna szczotka. To zwróćcie uwagę, że po lewej stronie mamy cały system napędzający tą szczotkę, a po prawej stronie mamy bardzo mało przestrzeni, wolnej przestrzeni i jesteśmy w stanie dojechać do krawędzi tutaj szafek. Bardzo fajnie to przemyśleli i za to gratulacje producentowi, ze względu na to, że to zawsze był duży problem w tego typu odkurzaczach, a tutaj został w bardzo prosty sposób wyeliminowany. Urządzenia, które do tej pory testowałem, mamy dwa rodzaje sposobu namaczania szczotki głównej. Jeden jest bezpośredni, tak jest w tym odkurzaczu, czyli cała woda jest nanoszona na tą szczotkę. Co ważne, w zestawie mamy płyn do mycia, więc tutaj jest bardzo fajna rzecz. Od razu mamy płyn do mycia. Chodzi o to, że tutaj nie można używać takich standardowych płynów, które się pienią, ponieważ zatkają nam cały układ. Musimy używać specjalnych płynów nie pieniących się i to naprawdę bardzo fajnie działa. Ale wracając do samego namaczania szczotki. W Jimmy na przykład HW10 jest tak, że tutaj mamy spryskiwacz i on przed odkurzacz nam spryskuje i sobie jeździmy i odkurzaczem wciągamy to mokre. Tutaj bezpośrednio szczotki są moczone w środku tego, tej główki. Więc tutaj jest ta inny rodzaj sprzątania i inny rodzaj namaczania. No i oczywiście wszystko jest wciągane, bo jest to odkurzacz, który wciąga wszystko, co jest mokre, do tego zbiornika. No i najfajniejsze w tych odkurzaczach jest to, że po zakończonym sprzątaniu kładziemy go na stację, naciskamy przycisk samoczyszczenia i odkurzacz nam myje tą szczotkę, która tutaj się w środku znajduje. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajnie to działa i działa to naprawdę bardzo wydajnie. Jednak musicie mieć świadomość, że ten model nie ma suszenia tej szczotki. To znaczy, że on ją nam umyje, a potem naturalnie sobie to musi wyschnąć i to rzeczywiście trochę trwa. Z plusów tego odkurzacza to odkurzanie i mycie, ale takie naprawdę w jednym.
jest wygodny, nie czuć ciężaru, dzięki ciągnącej szczotce obrotowej nie wyrywa też nam go do przodu i jest to po prostu naprawdę bardzo fajne. Im mocniej pochylimy odkurzacz, tym mniej ciągnie do przodu, więc jesteśmy w stanie bez problemu go cofnąć do siebie. Obsługa jest bardzo prosta, stacja ładowarką jest i samoczyszczeniem, w zestawie mamy płyn nie pieniący się i jest mimo wszystko kompaktowy dzięki temu, że możemy go rozłożyć. Z minusów brak akcesoriów jak elastyczna rurka, ciężki w podnoszeniu, jeżeli jest wypełniony w pełni wodą, jest po prostu duży i musi stać na ziemi, nie można przyczepić stacji bazowej do ściany. Komunikaty głosowe są wyłącznie w języku angielskim, ale są naprawdę jasne obrazki, jak i co w danym momencie mamy włączone na wyświetlaczu. I nie do końca przekonuje mnie demontowalny pojemnik na kurz w przypadku odkurzania tą małą częścią. Pamiętaj, że najlepszą promocję na ten odkurzacz znajdziesz na hejdom.pl, link w opisie tego filmu. Czas na podsumowanie tego materiału. Muszę Wam powiedzieć, że miałem trochę większe oczekiwania co do tego modelu, ze względu na to, że Trim rozpieścił mnie tym, że dużo akcesoriów jest zawsze w zestawie i naprawdę one się sprawdzają. Tutaj tej elastycznej rurki do tego czyszczenia na sucho rzeczywiście mi zabrakło. No ale tutaj mamy za to mycie podłogi na mokro. I to mycie podłogi na mokro rzeczywiście fenomenalnie działa. Możemy bardzo fajnie wciągnąć coś, co zostało nam rozlane i możemy bardzo fajnie podłogę umyć dzięki dołączonemu płynowi. Pod tym względem Dream sprawdził się świetnie i tak jak testowałem modele jeden w jednym, czyli tylko i wyłącznie myjące, tak ten dwa w jednym, a inaczej mówiąc trzy w jednym, bo jeszcze mamy ten kompaktowy odkurzacz, naprawdę sprawdza się świetnie. Jeżeli myślicie o tego typu odkurzaczu i chcecie kupić jeden, nie jeden myjący, a drugi czyszczący na sucho, to tego typu rozwiązanie jest naprawdę bardzo fajnym pomysłem i warto je rozważyć. Ja Wam bardzo dziękuję za ten materiał, mam nadzieję, że zasubskrybujecie kanał i do zobaczenia w kolejnych tego typu częściach. Dzięki, cześć!